Wczoraj odwiedził Pan siedzibę Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Jak ocenia Pan wystrój naszej lokalnej szkoły filmowców? Piękny gmach. Piękny, wspaniały i no, bardzo, bardzo jestem rad, że studenci mogą w takich wspaniałych gmachach się uczyć i no po prostu pamiętam tam zawsze był przed hotelem Gdynia był taki placyk z takimi drzewkami, taki jest trochę takiego nic specjalnego i nagle zobaczyłem coś naprawdę wspaniałego, także bardzo, bardzo. Sięgnijmy teraz do historii. Był Pan bramkarzem i szatniarzem w klubie Stodoła. Chciałabym zapytać, czy z tamtego okresu pamięta Pan jakiegoś szczególnego klubowicza? To było, proszę Pani, 60 lat temu, więc to były zupełnie inne te, inne głosy, inne ściany. No 60 może nie, no ale 50 na pewno. Nie, 60. To był klub Politechniki Warszawskiej, studencki, Stodoła, w którym przedtem jadali śniadania, obiady i kolacje budowniczowi Pałacu Kultury i Nauki. Ogromna drewniana buda, świetnie skonstruowana przez radzieckich robotników i inżynierów. I ona została w prezencie przekazana nam w środku miasta. Wejście do tego, do tej stodoły było, trzeba było nabyć takie karnety na Politechnice. Przychodzili studenci głównie, więc nie było awanturujących się. Wtedy nie było tak jak teraz, że się ludzie byli wściekli na siebie i wzajemnie się nienawidzili. Było po prostu niedawno po wojnie, tam 12 lat po wojnie, wie Pani, i po prostu była inna w ogóle. No, inaczej się żyło. A czy ja pamiętam ludzi, którzy tam przychodzili? No, przychodzili bardzo wspaniali ludzie z samym Romanem Polańskim na czele i z Ewą Kwiatkowską-Las, więc także no, wpadali i wielcy artyści, ale głównie studenci. Jak Pan myśli, dlaczego moje pokolenie powinno obejrzeć Misia? Wiem, że Miś jest oglądany przez cały czas przez następne pokolenia młodych widzów i starszych też i często o tym mi mówią. No, Staszek Bareja gdzieś tam za światach pewnie jest na pewno dumny ze swojego, no bo to ja myślę, że to jest jego ogromna zasługa, że ten Miś jest filmem tak taką komedią, którą tak chętnie ludzie oglądają. Czy widzowie, pańscy fani, będą mieli okazję jeszcze zobaczyć Pana na wielkim ekranie? Proszę Pani, trudno powiedzieć. Zmieniły się bardzo okoliczności kręcenia filmów w tej chwili i to, co kiedyś było trudne, ale jednak łatwe, bo się po prostu szło do zespołu filmowego i jeżeli scenariusz był ciekawy, a zespół chciał to robić, znajdowało się reżysera, bo samemu się robiło, to było inaczej. A teraz trzeba szukać pieniędzy i wszystkiego w ogóle, żeby siąść do pracy. O, to jest odwrotnie trochę. Który z współczesnych polskich kabaretów najbardziej sprzyja pańskim gustom? Myślę, że kabaret Hrabi bym tutaj postawił. Ale wie Pani, wielu nie widziałem, także to jest taki wybór. Ale bardzo ich lubię i sprzyjam, więc myślę, że nie robię błędu. Ja jeszcze dawno temu, jeszcze w czasach PRL-u, ostatkach PRL-u, jeździłem do Krakowa na PAKE, czyli przegląd amatorskich kabaretów w Rotundzie, który był urządzany i jeździłem tam przez 20 parę lat, przez 25 lat. Uczestniczyłem w pracach jury, byłem nawet szefem jury przez jakieś 5 czy 8 lat. No, a teraz tam już zaglądam, ale to tak sobie gościnnie i wiem, że teraz są już po prostu inne jednak kryteria, wie Pani. To znaczy głównie młodzi ludzie myślą o tym, żeby wejść natychmiast na rynek, na telewizji i już sprzedawać to, co zrobili. Moje pokolenie postępowało zupełnie inaczej. Ja przez pierwsze, teraz Pani powiem ile, no ale myślę, że około 20 lat, no 18 lat w klubach studenckich, teatrach studenckich pracowałem za darmo i występowałem za darmo i wszyscyśmy to robili jako wolontariusze, amatorzy, a nie ludzie, którzy z tego się utrzymują. Utrzymywać się trzeba było inaczej.
a potem jeżeli ktoś z nas się wylaszował na poziom zawodowy w pisaniu albo w aktorstwie, albo w jednym i drugim i trzecim, no to wtedy już to była inna droga, ale nie tak, że od razu. Jak ocenia pan polską scenę stand-up? 40 parę lat temu ja miałem taki pomysł, żeby napisać sobie taki monolog na scenę, który był pełen takich odejść komediowych, bok, anegdot i powrotu do głównego wątku. To był monolog właściwie o szczęściu w życiu ludzkim, bo wtedy była cenzura, więc nie można było na tematy polityczne rozprawiać. I wystąpiłem z tym monologiem, czy taką sztuką jednoosobową w jakimś tam teatrzyku. Później jeszcze robiłem to na jakieś tam, wynajmowałem się do różnych teatrów, pokazywałem ten swój monolog. No i to takie było, wie pani, rzadkość, bo to, no, że sam, no to paru aktorów robiło takie te. Galina Jandrusik robiła, Halina Mikołajska, a z tych młodszych, takich studenckich właśnie, wychodzących z nurtu studenckiego, no to byłem ja właśnie taki, miałem ten taki pomysł. Teraz oglądam stand-up rzadko, ponieważ właściwie jest to takie dość dziwne, ja tego nie rozumiem. Wychodzi człowiek i mówi 50 różnych żartów, tak mu to leci. Co, nic z tego nie wynika. To znaczy ja nie wiem, po co on to robi w ogóle i dlaczego. I to mnie strasznie peszy, bo byłem na kilku takich zjawiskach. Jest, on opowiada o sobie, o tamten, ten jakieś, ale żeby mi powiedziano, o czym to jest, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że wszystkie żarty mogą być inne, albo 30 mógłbym zostawić, a 20 innych powiedzieć. Więc muszę powiedzieć, że ja tego nie rozumiem w ogóle, na czym to polega ten stand-up i niech tak zostanie. Czy czuje się pan spełniony w sensie artystycznym? Ja nie wiem, wie pani, bo to traktuję zawodowo jako taki, no, po prostu to, co umiem. To znaczy głównie jestem komediopisarzem i staram się pisać o rzeczywistości, bo właściwie przecież od wielu lat co tydzień zamieszczam felieton na ten temat, więc no i jakiś tam zawsze piszę jakąś sztukę dla teatru, albo teraz scenariusz filmowy to jest ciężka sprawa, bo trzeba znaleźć najpierw pieniądze, żeby można było w ogóle się nad tym pochylać. No i zobaczymy, także nie wiem, jest spełniony, no wie pani, no nie. Na razie jeszcze jestem zdrów i tak w miarę i pracuję, no to zobaczymy, co z tego będzie.